Tak cieszyła się Polonia Lidzbark Warmiński po odebraniu pucharu za zwycięstwo w Forbet czwartej lidze. W przyszłym sezonie zobaczymy ich na trzecioligowych boiskach. Martyna Lewandowska-Oliwa zapraszam na ostatni magazyn w tym sezonie Forbet czwartej ligi. Dzisiaj goście, mistrzowie, prezes Mariusz Miecznikowski i młodzieżowiec Kacper Kmiołek. Cześć, Witam, witam serdecznie. Kacper, słuchaj, już dostałeś tutaj od prezesa i ode mnie w kulisach, że krótkie spodenki, koszulka. Chyba było niezłe te świętowanie upragnionego awansu. No nie powiem, było trochę, trochę poświętowaliśmy, ubiór jest jaki jest, ale no... Tak, aby mi wygodnie było, tak? Pewnie, że tak. To się śmiejemy i żartujemy. Słuchajcie, mamy dzisiaj sporo tematów. Podsumowanie forbet czwartej ligi, wasz upragniony awans, drogę, jaką przeszliście do tego awansu. No i przede wszystkim też zmiany, jakie czekają Polonie w przyszłym sezonie. Szybko odhaczymy te stałe punkty programu, skróty, tabele i najlepszych strzelców. Ale Mariusz, muszę się Ciebie zapytać, jaką ty drogę przeszedłeś jako prezes do tego miejsca, w którym w tej chwili jesteś, tak? Bo to trwało kilka lat spełnienia tego upragnionego marzenia awansu do trzeciej ligi. Tak, 8 lat. Osiem lat jestem w klubie. Od klasy. Początek, pamiętam jak dziś przyszedłem na pierwszy trening, cztery torby na ławce, czterech zawodników. Poproszono mnie, żebym pomógł. No i jakoś żeśmy tą kadrę skompletowali. Pierwszy sezon nie awansowaliśmy. Ale robiła się szatnia, robiła się chemia i to tak z roku na rok szło, szło, Trafiają na fajnych ludzi, bo czy to Marek Rabczuk, którego serdecznie pozdrawiam, czy Czesiu Żukowski, który nas nauczył bardzo wiele, czy kolejni trenerzy, czy to Wojtek Figurski, od każdego się uczyłem. Każdy nam gdzieś tam w jakiś sposób pomógł. Teraz dostał szansę Daniel Wierzbowski. Zespół uważał, że tutaj w tym magazynie padło, że najsilniejszą kadrę ma inny zespół. Ale ja uważam, że najsilniejszą kadrę zdecydowanie miała Polonia, bo to, to, to jest sport drużynowy. To I to pokazaliśmy, tak? Niewielu w nas wierzyło, a oni to pokazali. Oni to pokazali za to szacunek. I czy to było w Okręgówce, tak jak już wspomniałem o Rapczuku. tam też się chemia mega zrobiła. Czy to było za Czesia Żukowskiego? Tak samo, ta szatnia żyła. Ta szatnia żyła zresztą to pokazują wyniki poprzednich sezonów w czwartej lidze, tak. Chyba najniżej to było jak Beniaminek, siódme miejsce, czy piąta, już nie pamiętam. No potem cały czas ścis ścisła czołówka. Więc Nieco... to szatnia, drużyna, szacunek. Kacper, historia działa się na Twoich oczach, bo Ty jesteś wychowankiem klubu i zaczynałeś od tej kategorii młodzik, a w tej chwili jesteś w pierwszym zespole. Tak, pamiętam, jeszcze zaczynałem od trenera Stępniewskiego, Przemka. Bardzo mnie nauczył, był takim... Jakby drugim ojcem. Bardzo, bardzo dużo nam pomagał. Przychodziłem przez te wszystkie szczeble, bo właśnie od młodzika do seniora. Przychodziłem, pamiętam, na pierwsze treningi do trenera Marka Rapczuka. Tam no jeszcze miałem może z metr 50-60, taki malutki biegałem, każdy tam podziwiał. No i zostałem aż do teraz, aż do awansu, do trzeciej ligi. Bardzo, bardzo mnie to cieszy i bardzo mnie to buduje. Słuchajcie, o tym awansie i o całym tym sezonie porozmawiamy zaraz po skrótach, czas na ostatnie skróty Forbet czwartej. Ten Biskupiec zmierzyła się ze zniczem biała Goście walczyli jeszcze o utrzymanie drugiego miejsca w ligowej tabeli, gdyż tuż za ich plecami czaiła się mrągowia. W trzeciej minucie gospodarze wyszli na prowadzenie, gdy piłkę do własnej bramki skierował Adrian Habera. W 16 minucie niezdecydowanie biskupieckiej obrony wykorzystał Bartosz Giełażyn i znicz miał dwa gole przewagi. W 64 minucie znakomicie uderzył Paweł Galik i tęcza wróciła do gry. W 89 minucie meczu punkt gospodarzom uratował Tomasz Strzelec. W gołdapi tamtej szaro gościła rezerwy Stomilu Olsztyn. Dla olsztyńskiej drużyny ten mecz miał bardzo duże znaczenie. W 27 minucie rzut karny na gola zamienił Konrad Radzikowski i Rominta prowadziła. W 40 minucie kapitalnie z dystansu uderzył Mateusz Kłak podwyższając tym samym prowadzenie gospodarzy. W 47 minucie sam na sam z bramkarzem znalazł się Jakub Karpiński i Olsztynianie złapali kontakt z Drybalem. W 84 minucie wynik na 3 do 1 dla Rominty ustalił Kamil Kłak. i Ława chciał zmazać plamę z ostatniej kolejki i pożegnać sezon wygraną. Rągowia mrągowo miała jednak podobne plany. W doliczonym czasie gry do pierwszej połowy świetną kontrę iławskiej drużyny wykończył Kotaro i Maida. W 47 minucie do wyrównania doprowadził Przemysław Rybkiewicz. Dwie minuty później Krystian Ogrodowski wykorzystał rzut karny i jeziorak znowu był na prowadzeniu. W 55 minucie Mateusz Skonieczka dobrze odnalazł się w polu karnym i ponownie mieliśmy remis. W 71 minucie goście mieli rzut karny, a jego pewnym egzekutorem okazał się Mariusz Rutkowski. Już w doliczonym czasie gry Alan Klimek z ostrego kąta skierował piłkę do bramki i spotkanie zakończyło się wynikiem 3-3. Rezerwy Olimpii Elbląg grały z Mamrami Giżycko. Było to spotkanie drużyn, które mają już stabilną sytuację w ligowej tabeli. W 13 minucie wynik spotkania otworzył Filip Schneider i Olimpia była na prowadzeniu. Ten sam zawodnik w 60 minucie po raz drugi wpisał się na listę strzelców i rezerwy Olimpii skończyły sezon wygraną 2-0. do 0. Polonia Litzbark Warmiński jako gość grała na swoim stadionie z DKS Dobre Miasto. Litzbarska ekipa chciała w tym meczu obronić swoją twierdzę. W 36 minucie znakomicie z dystansu uderzył Judai Shinonaga i Polonia była na prowadzeniu. 3 minuty później świetną akcję litzbarskiej drużyny wykończył Sergiej Górow i mieliśmy 2-0. do 0. W 47 minucie fantastyczną akcję przeprowadził Michał Skarbek, a piłkę do bramki posłał Dawid Bogdański. Kolejne 7 minut później Rafał Maciążek z bliskiej odległości trafił do bramki i tym samym ustalił wynik meczu na 4-0 dla Polonii. W niezwykle ważnym dla losów utrzymania meczu motor Lubawa rywalizował z Olimpią Olsztynek. W 36 minucie Adrian Wasiak wykorzystał rzut karny i motor był na prowadzeniu. W 86. minucie piłkę do pustej bramki skierował Mateusz Gut i tym samym zapewnił Olsztyneckiej drużynie utrzymanie w forbet czwartej lidze. Polonia i łowo mierzyła się z kontraktem Lubawa. Po Wojciecha Figurskiego musieli wygrać ten mecz, aby myśleć o bezpośrednim utrzymaniu w forbet czwartej lidze. W 15. minucie piłkę pod poprzeczkę skierował Daniel Madej i kontrakt prowadził. W 34. minucie piłkę do pustej bramki skierował Jakub Banach i Lubawianie podwyższyli prowadzenie. W 41 minucie kapitalnego gola strzelił Michał Rynkowski i gospodarze złapali kontakt z rywalem. W 60 minucie Piotr Rykaczewski wpisał się na listę strzelców i kontrakt znowu miał dwa gole przewagi. 4 minuty później łowienia zyskali jeszcze nadzieję na dobry wynik, gdy do bramki trafił Kacper Ciesielski. 3 minuty później błąd popełnił bramkarz gospodarzy, a gola dopisał sobie Paweł Sagan. 4 minuty później Daniel Madej strzelił swojego drugiego gola w tym meczu, a wynik w 80. minucie ustalił Szymon Licznerski. Walczące o utrzymanie Mazur Ełk rywalizował z Granicą Kętrzyn. Spotkanie to było bardzo ważne dla ełckiej drużyny, ale Granica również nie zamierzała go odpuścić. W 15. minucie Damian Oracz uciszył ełskich kibiców i wyprowadził Granicę na prowadzenie. 7 minut później Damian Wójcik najlepiej odnalazł się w zamieszaniu pod bramkowym i tym samym Granica miała dwa gole przewagi. W drugiej połowie Mazur ruszył do odrabiania strat. Najpierw w 54 minucie rzut karny na gola zamienił Hubert Molski, a dwie minuty później mieliśmy już remis, gdy do bramki rywali trafił Piotr Roman. W 85 minucie Roman strzelił najważniejszego gola w tym sezonie. Mazur wygrał 3-2 i tym samym utrzymał się w forbet czwartej lidze. Mariusz, stresowałeś się tym ostatnim spotkaniem, żeby tam nic nie wymknęło się spod kontroli, bo wiedzieliśmy, że mecz meczem, ale przygotowana była feta szampany, czekał puchar medale za zwycięstwo w Forbet czwartej lidze. Ten mecz był dla Ciebie tylko takim tłem, czy jednak gdzieś tam myślałeś, ach, żeby nie, nie doszło do rozprężenia? Nie, nie, no mecz na pewno gdzieś tam stresik był, bo tutaj, powtarzamy to cały czas, że my musimy wygrywać, mamy tą twierdzę. No, chcieliśmy bardzo, żeby ona została na trzecioligowe boiska, niektórych Trzecioligowiec spróbuje ją zdobyć, więc to było bardzo ważne. Ale Oczywiście cała otoczka, wszystko organizacja to tydzień nam zajęło, tak wszystko, żeby to dopiąć, ale oczywiście mecz miał bardzo duże znaczenie i w szatni też, żeby to było czuło, że dam radę i daliśmy. Kacper, wygraliście spotkanie zdecydowanie i teraz tak, jak z perspektywy właśnie piłkarza wyglądało podejście do tego ostatniego meczu? No na pewno nastawialiśmy się na ten mecz jak na każdy, chcieliśmy wygrać, może pierwsze 25 minut nie było po naszej myśli, bo bardzo mocno nas przycisnęli, ale udało się strzelić pierwszą bramkę, juda i bardzo ładna bramka, widełki w same okno. No i potem to jakoś poszło, no, stworzyliśmy już sobie tę sytuację, bardziej się otworzyli i wynik jest jaki jest. Słuchajcie, to co jest takiego mocnego, magnetycznego, że ta twierdza nie jest wciąż zdobyta? Bo Wy na pewno dokładnie wiecie od ilu spotkań i od ilu sezonów ona jest niezdobytawa. Jako tak z boiska, no, no to właśnie. myślę, że ta cała otoczka, ta cała atmosfera, wszystko całe przygotowanie boiska kibice, bo to naprawdę to tworzy się taka atmosfera i też kolektyw, drużyny, że wszyscy są razem ze sobą i my do tego dążymy. No nie po to robimy to wszystko, żeby ich zamartwić, wszystkich, tylko dajemy z siebie maksa. To dla ciebie świetna runda, tak? Zagrałeś w meczach, wychodziłeś w podstawowym składzie dużo Ci dało te regularne granie? Myślę, że tak, że takiego młodego zawodnika właśnie najważniejsze jest, żeby łapał te minuty, z meczu na mecz nabierał doświadczenie i... żeby on po prostu, żeby ten młody zawodnik był odważny na tym boisku, żeby nie brał, żeby nie bał się brać na siebie gry. I robił swoje. Mhm. Mariusz Kasper to wychowany klubu. On gra w podstawowym składzie, są w kolejce następnie, bo my wiesz, tu często podkreślamy albo kibice gdzieś piszą na forach, trzeba grać swoimi. Nie zawsze jest to łatwe, żeby grać swoimi, bo swój też musi dać jakoś na boisku. Dokładnie tak i bardzo bym chciał, żebyśmy mieli pierwszą jedenastkę wszystkich chłopaków z Lidzbarka, no ale niestety to życie pokazuje, że jeszcze gdzieś tam potrzebujemy poczekać. Budujemy tą akademię bardzo mocno, ona się rozwija prężnie, uważam, pilnujemy tego. Huchamy na te dzieci, na rodziców, żeby to szło w dobrym kierunku. A Kacper jest przykładem tego, że jednak ciężką pracą, systematycznością można dołączyć. I tutaj polecam wszystkim brać przykład z niego, a pamiętam go jak dziś, jeszcze rok temu. Mocno myślał o przenosinach, próbował pukać do tej kadry. I jak prezes powiedział, że będziesz grał, ale na orliku, bo nigdzie Cię nie puszcza, tak? Tak było. I no został, przebił się i myślę, że może być teraz w siebie dumny. Kasper, ty jesteś młodym zawodnikiem. Zmierzyłeś się w Polonii, w drużynie z tymi, którzy mają ogromne doświadczenie. Często mówiliśmy, wymienialiśmy ich nazwiska jako jednych z najlepszych graczy w Forbeck 4 Lidze. To jak ta starszyzna dała ci wytchnienie, dała ci też taką pewność siebie i, i szybko się poczułeś częścią tego zespołu? Myślę, że tacy właśnie zawodnicy, doświadczeni, którzy tutaj przychodzą, to dla tych młodych zawodników dużo przekazują. Ja na przykład nabieram wzorców od nich wszystkich. Yy, I na, yy, na przykład no, te zachowania wszystkie na meczu, takie, które nabieram, to, no, po, to wszystko od nich, to wszystko od nich. I yy, tutaj jak przychodzą ci zawodnicy, wszyscy dajmy, teraz Piotr Karłowicz był Wojciech Dziemidowicz, no to oni naprawdę są liderami drużyny, o jeszcze Rafał Maciążek, no to są liderzy, który, od których my wszyscy nabieramy ci młodzi tych wzorców właśnie. Słuchajcie, e, sprawdźmy, jak wygląda ostateczny kształt ligowej tabeli. Czas na tabelę i klasyfikację najlepszych strzelców. Mistrzem forbet czwartej ligi została Polonia Litzberg-Warmiński. Drugie miejsce zajął Znicz Białapiska, a na najniższym stopniu podium uplasowała się Mrągowie-Mrągowo. Z ligą żegnają się Polonia Iłowo i Motor Lubawa. W barażu utrzymanie zagrają natomiast Konstrakt Lubawa i rezerwy Stomilu Olsztyn. Królem strzelców tego sezonu Forbet czwartej ligi został Bartosz Giełażyn z wynikiem 32 zdobytych bramek. Drugie miejsce z 24 trafieniami zajął Cezary Sobolewski, a trzeci był Przemysław Rybkiewicz z 18 golami. Tuż za jego plecami uplasował się Maciej Kisiel, który receptę na bramkarzy rywali znajdował w tym sezonie 17-krotnie. Po 15 goli zdobyli natomiast Paweł Drażba, Piotr Karłowicz i Dawid Bogdański. Polonia, Litzbark, Warmiński, pierwsze miejsce. Drugie miejsce z Biała Piska, trzecie rągowiem Mrągowo. Z Ligi spadają Polonia i Łowo, Motor, Lubawa, a w barażach zagrają Stomil, 2 Olsztyn i Konstrakt, Lubawa. To jakbyś podsumował jako człowiek, który tyle sezonów spędził w Forbert czwartej lidze, właśnie ten sezon. Bo to nie był taki sezon, który był ubiegłym, tak, gdzie Wikielec wystrzelił. Tutaj w pewnym momencie zastanawialiśmy się, czy to skończy się jedną różnicą punktową i, i jak będzie wyglądać ten układ ligowej tabeli. To jaki to był sezon w przekroju całej Forbet czwartej ligi, nie tylko ze względu na Polonię? To na początku może zacznę od motoru Lubawa, bo tutaj takie dla mnie największe rozczarowanie i oni na pewno nie zasłużyli na spadek. Fajna drużyna, fajnie prowadzony klub. Też pozdrawiam prezesa. No tu na pewno szkoda, tak? Szkoda, bo wyglądało to dobrze. W pierwszej rundzie troszkę za dużo tych remisów. I myślę, że to gdzieś tam się teraz odbijało niczkawką. Jeżeli chodzi o górę tabeli, no tak. No to wiedzieliśmy, że będziemy się bić do ostatniej kolejki, a tutaj coś tam nie zagrało, widzę, w zniczu. Na pewno mają ciężki moment teraz. Piłkarsko na pewno mają piłkarzy, tak? Ale gdzieś tam jak to mówią, że trochę ta głowa też musi tam iść w parze i gdzieś to nie poszło. U nas poszło. Też graliśmy pod stresem. No, też graliśmy pod mega presją. To widać choćby w Mrogowie, jak teraz kojarzę tak szybko mecz, tak? Czy z biskupsem w lisbarku, gdzie to, żeśmy rozstrzygali w ostatnich minutach. No, na pewno było nam ciężko, tak? Było widać teraz już z meczem z DKS-em, że, że już nam się lekko gra, tak? Że już chłopcy się bawią, bawią piłką. Mhm. Kasper, no właśnie, byliście wymieniani od początku sezonu jako jeden z faworytów, zresztą głośno też e, mówiliście o tym, że chcecie awansować do trzeciej ligi, tu nie czarujmy się, wzmocnienia tej kadry było już sprzed kilku sezonów, tak? bo to nie jest tak, że tylko na ten sezon odpaliliście wzmocnienia, e, czuliście z meczu na mecz, już w tej rundzie wiosennej tą presję i, i co tu zrobić, żeby jednak na spokojnie e, kończyć ten sezon? Znaczy nas ogólnie po trzeciej czy czwartej kolejce już wskazywali, że nie, nie damy rady tego zrobić. Już mówili, że z nic raczej pójdzie potem mistrzostwo. Po, po tej właśnie rundzie wiosennej można wywnioskować, że budowanie kolektywu drużyny, takiej jak my mamy, ta drużyna jest zgrana i kolektyw jest ważniejszy od indywidualności. A co do rundy wiosennej? No, myślę, że z meczu na meczu rosła w sumie ta presja, ale z nas to w ogóle schodziło. My wchodziliśmy na murawę, robiliśmy swoje. Po prostu szliśmy po to mistrzostwo. Mhm. Z Ligi w yy, Barażach zagra Konstrak Lubawa. Ty będziesz trzymał kciuki za Konstrak klubawa prowadzony przez byłego trenera Polonii Wojtka Figurskiego, bo trochę cię tu Wojtek gdzieś tam pokąsał będąc w magazynie. To jakie są wasze relacje? Rel relacje są dobre. Tutaj... Nie mogę powiedzieć, jedną rzecz mogę sprostować, jak już jesteśmy na temacie Wojtka, bo będąc tutaj w studiu powiedział, że został zwolniony przeze mnie przez SMS, co jest kompletnie nieprawdą. Wojtek w styczniu zjawił się u mnie w firmie, został zaproszony przeze mnie. Porozmawialiśmy i chodziło nie o sprawy jego warsztatu trenerskiego, tylko bardziej chodziło o sprawy pozabojskowe, pozasportowe, takie ludzkie i on już wtedy wiedział, że już nie będzie trenerem Polonii. Oczywiście był na koniec też SMS. Wcześniej było kilka od Wojtka, że chce zostać, tak, prezesie, chcę zostać. No i oczywiście faktycznie, gdzie już mu to zakomunikowałem, że rozstajemy się u mnie w firmie, to była połowa stycznia. No, on tego nie mógł przyjąć do wiadomości. faktycznie ten SMS dostał i to trzeba sprostować, bo staram się czy to w firmie w życiu prywatnym, czy w klubie z każdymi zawodnikami, czy to trenerami zawsze rozstawać się w bardzo dobrych relacjach i to jest mój priorytet czy to choćby wspomniany wcześniej Czesław Żukowski, tak z którym uważam, że mieliśmy bardzo dobry kontakt rozstaliśmy się no bo to tak, tak wynikało wcześniej zresztą też z trenerem żukowskim, żeśmy już parę razy rozmawiali, sam go namawiałem do, jeszcze, do, jeszcze do zostania w klubie więc to nie było tak, że to raptem już teraz, ale podobnie z Wojtkiem Figurskim, ja mu życzę jak najlepiej na pewno wie jakie rzeczy musi poprawić. Ja nie będę o tym mówił, ale tak jak mówię, spotkaliśmy się, to była jasna komunikacja i nie chodziło o sprawy bojskowe. Dobra, wracając do pytania, ta para barażowa konstra Lubawa Soku Ostruda. To jak z twojego doświadczenia na yy, boiska, według to, mnie i dla dobra Warmińsko-Mazurskiej piłki nożnej, bo to jest chyba najważniejsze, żebyśmy rozwijali cały czas tą piłkę, tak? To jednak mimo wszystko będę kibicował dla Sokoła Ostruda po prostu większe miasto, fajny stadion, fajni kibice, no i życzę jemu, i takie, takie zespoły są nam potrzebne w czwartej lidze. Mhm. Kasper, dla Ciebie z perspektywy sezonu wynik jakiegoś klubu jest zaskoczeniem? Nie wiem, te spadki, czy gdzieś tam, jak analizowaliście sobie tą tabelę, czy przez perspektywę właśnie całego sezonu, to nie ma niespodzianek kurcze no zaskoczeniem może być na pewno właśnie ten spadek Motoru Lubawa, bo to jednak jest no Nie zasługuje na okręgówkę ten klub na pewno. I też no, te porażki y, granicy Kenszyn, czasami no, nie na miejscu. Też mi się zdaje, że mieć taki obiekt, takich kibiców, i ten, no to nie, nie, nie można ich zawieźć. A jednak, a jednak pod koniec sezonu gdzieś tam troszkę im się noga tam potknęła. No mieli dużo wpadek pewnie w tej rundzie. Muszę się ciebie zapytać o Zniczbiała Piska, bo ty jesteś w dobrych relacjach z prezesem, gościł na gali Polonii Lidzbark Warmiński, to chyba było w lutym, prawda, jak robiliśmy wspólnie tą galę, Trzymasz mocno za nich kciuki i uważasz, że w przyszłym sezonie dalej będą walczyć o awans? Bo z tego, co wiem z różnych źródeł, to tak, jest tam nastawienie na to, że, że nie odpuszcza prezes. Trzymam kciuki, to tak jak już wcześniej powiedziałem, że z wszystkimi staram się mieć dobre relacje. I tak, z prezesem Jankowskim, którego serdecznie pozdrawiam wraz z Małgosią, z Małgosią żoną. Yy, tak, mamy dobre relacje, trzymam za nich kciuki. No taka jest piłka, my odpadliśmy właśnie z nimi w pucharze. Wtedy już też dla prezesa powiedziałem, będąc w białej piskiej, że mówię, okej, okay, ty grasz teraz o finał Pucharu, a no, ale ja wygram Ligę. I takie słowa powiedziałem, no i tak to się sprawdziło. Ja mu oczywiście kibicuję, tak? Fajny zespół, fajne miasto, fajny obiekt. Mają szatę, my nie mamy, ale mam nadzieję, że będziemy mieli. Więc życzę im awansu i na pewno to będzie taki pierwszy z kandydatów do Misza. Dobra, to o indywidualnościach również ze Znicza porozmawiamy zaraz po tym, jak poznamy najlepszą jedenastkę ostatniej kolejki Forbet 4 ligi. Najlepsza jedenastka 30. ostatniej w tym sezonie kolejki Forbet 4 ligi w bramce: Marcin Kosakowski, Olimpia 2 Elbląg. Linia obrony to Michał Skarbek, Polonia Lisbark-Warmiński, Krzysztof Potoczny, Mazur Ełk oraz Rafał Maciążek, Polonia Lisbark-Warmiński. W pomocy Daniel Madej, Konstrakt Lubawa, Paweł Galik, Tęcza Biskupiec, Piotr Roman, Mazur Ełk, Zawodnik Kolejki, Mateusz Gut, Olimpia Olsztynek i Mateusz Kułak, Rominta Gołdap. W napadzie Alan Klimek Jeziora Kiława, a także Mateusz Skonieczka, Mrągowia Mrągowo. Musisz trochę nam tu, szanowny prezesie, podpowiadać na kilka pytań, które nurtują środowisko. Wiemy, że z klubu odchodzi Bartek Rodzeński, wasz kapitan, tak? Spędził sześć sezonów, w tym jej wczoraj podesłałeś statystyki 135 spotkań. Niezłą historię zapisał w kartach waszego klubu. Tak, bardzo wspaniały człowiek. Zawsze oddany. Dla niego pierwsza rzecz to liczyła się drużyna. Były momenty ciężkie, tak? Pamiętam taki choćby moment. Który długo zapamiętam, to choćby powrót z, z no Bartek naprawdę jest przywódcą, dla niego zespół, drużyna są najważniejszy Szkoda, że już się musieliśmy pożegnać, ale przez te 6 lat będę go wspominał naprawdę jako super chłopaka. Wiem, gdzie idzie grać w piłkę i ta drużyna może się z tego cieszyć, tak bo takiego przywódcę warto mieć. Ja też wiem, gdzie idzie, ale chyba jeszcze tego nie zdradzimy. E Wyrostaliście się z jakich powodów? To Bartek postanowił, że już czas na inny etap? Czy, czy wspólnie doszliście do wniosku, że jednak ta trzecia liga będzie wymagająca jeszcze bardziej? Tak, na pewno wspólnie doszliśmy do takiego wniosku. Bartek już chciał odejść od nas zimą. Też postawiłem się troszkę, no wyjaśniliśmy to sobie, ale postawiłem, że, żeby został w klubie. On został, czego później troszkę z perspektywy czasu sam żałowałem, no bo tutaj nie pograł. A zasługiwał na to, żeby gdzieś grać, więc to z tego miejsca przepraszam jeszcze raz, ale życzę mu jak najlepiej. Dobra, ale muszę się zapytać o ten powrót z Co tam było takiego, że mówisz, że będziesz to wspominał? No to co było, w Vegas nie zostanie w Vegas. No tutaj pokazała drużyna, że. I to są takie momenty, kiedy naprawdę budują zespół, i to tam się wiele wydarzyło, i to pokazało, od tamtego momentu my dopiero ruszyliśmy byliśmy bodajże po tym meczu na przedostatnim miejscu. Więc to, to jest ten bardzo ważny moment i zwrot w lizbarskiej piłki. Ale wy w ogóle nie możecie na przykład narzekać na atmosferę między zawodnikami, nie, bo jak was się obserwowało, czy jak byłam na tej wspomnianej gali, to tam widać było, że wszyscy się dobrze ze sobą czują. To też był klucz do waszego sukcesu w tym sezonie? No właśnie o to chodzi, że my ten awans właśnie oparliśmy nie tylko na umiejętnościach tych czysto piłkarskich, ale głównie na tej atmosferce. No. Mogę powiedzieć, że kto nie był w szatni w Lizbarku, ten nie wie, co to, to szatnia, bo my naprawdę mamy taką atmosferkę, w szatni, to wszystko tak się buja, no i my wychodzimy po prostu i robimy wtedy swoje? Yy, Wy walczyliście awans yy, kilka kolejek wcześniej miałeś już też yy, trochę czasu na rozmowę z zawodnikami, więc teraz tak. Pytania. Czy co z A, i, A ile pomidorów? Nie ma ani jednego. Tu, wiesz, tu już trzeba no na koniec sezonu wyjaśniać wszystkie kwestie. Co z, co, z, co z Czarkiem Sobolewskim? On zostaje, czy odchodzi z klubu? Tak, zostaje w klubie. Piotr Karłowicz. Piotrek i z tego miejsca mu dziękuję. Piotrek już nie zostaje w klubie, ale to jest jego decyzja. Po prostu nie pogodzi tego. No wiadomo, to już jest troszkę inny pułap, inne wyzwania. Troszkę więcej czasu trzeba poświęcić. Piotrek, dziękuję za te lata. To też jedna z Waszych najjaśniejszych postaci, bo oprócz strzelania bramek zawsze gdzieś tam w, przez trenerów, którzy tu byli, jak pytałam, kogo by chcieli mieć w swoim zespole, to szybko odpowiadali Piotr Karłowicz. Yy, dokładnie, dokładnie. I na pewno, gdzie by Piotrek nie poszedł, to ta drużyna będzie z niego pociechę. Yy, jest to dobra wizytówka naszej tutaj Warmińsko-Mazurskiej piłki. Sumienny, mało tego, pomocny, dobry trener przy okazji przygotowania motorycznego, więc naprawdę jest to jakaś tam wyrwa w naszym zespole, ale myślę, że sobie poradzimy. Uh -huh. A kto jeszcze opuszcza Polonia? Radosław Galas, który do nas przyjeżdża zimą. Wraca, nie wiem, czy do Iławy, ale na pewno nas opuszcza. Uh -huh. To koniec odejść z Polonii z Warmiński, czy jeszcze trwają jakieś rozmowy? Y jeszcze jakieś tam rozmowy trwają, ale chciałbym się już na tym zatrzymać. E Czasu na przebudowę jest mało. nie? Często mówi się, że w tym okresie letnim nie robi się wielkich roszad w zespole, ale ktoś musi was wzmocnić, bo jednak idziecie do trzeciej ligi i jak pokazał przykład Wikielca, który w sumie do ostatnich kolejek walczył o to, by się utrzymać w tej trzeciej lidze, to te wzmocnienia są niezbędne. Wiemy, że dołączył już Klaudiusz Krasa, wcześniej Olimpia Elbląg, później Resowia Rzeszów GKS Bełchatów. Skąd pomysł na Klaudiusza i jaką on ma pełnić rolę w zespole. Czy to jest taki zawodnik typowo do grania, czy jeszcze po prostu Daniel musi się przypatrzyć jemu? To najpierw może od początku, że tak, że kadrę trzeba wzmocnić. Cieszymy się, że ten aban zapowiedzieliśmy sobie o dwa tygodnie przed zakończeniem ligi, gdzie był czas na wykonanie dużo telefonów, dużo spotkań. Myślę, że to nam też pomogło że już Klaudiusz jest u nas, tak? że ten temat żeśmy szybko załatwili. Tak, na pewno to jest zawodnik, którego ściągamy ewidentnie do gry w piłkę. Tak? Nie po to, żeby gdzieś tam siedział, trzymać z trybun, tylko to jest piłkarz i będzie grał. Rozmowy toczą się z kolejnymi, z kolejnymi zawodnikami. Dlatego ten transfer już Klaudiusza żeśmy przedstawili z tego względu, żeby... Wiadomo, zawodnicy, którzy dziś grają w piłkę, boją się przyjść do Beniaminka z Warmii, bo Obawiają się, że szybko spadną, tak? I pytania są różne, kto dołączy, więc te rozmowy cały czas trwają. Na pewno chcemy, żeby to byli chłopcy z regionu, tak? Żeby związani tutaj z Warmią i mazurami, gdzie są pewnie w innych klubach, nawet w wyższych rozgrywkach. To ile takich rozmów jeszcze prowadzisz? Ile może być dodatkowych transferów oprócz klaudiusza? Ile bym sobie życzył, to 4-5, żeby było, a ile wyjdzie, zobaczymy. Zostajesz w klubie na trzecią ligę? Jak wygląda u Was sytuacja? Zostaję na 100%. Dobrze. Słuchaj, a czy będziesz robił wzmocnienia na pozycji bramkarza? Właśnie, tutaj też warto podkreślić, bo mimo, że bardzo chciałem, żeby został, to niestety Marceli Łukasiak podjął decyzję, że zmieni klub. U nas mało grał. Zostanie Jan Lechowit. To jest też nasz młodzieżowiec, więc na pewno, na pewno będzie, czy to będzie wzmocnienie? Życzę Jankowi, żeby to było uzupełnienie składu Polonii. I żeby ta bramka została w jego rękach. Będą wzmocnienia w kadrze. Patrzę, że mi tu już czas, słuchaj, pokazują, ale no, no muszą poczekać jeszcze mamy parę pytań. Postaramy się szybciutko. Słuchaj, wzmocnienia będą w, wśród zawodników. A jak będzie wyglądał sztab szkoleniowy Polonii, Lidzbarka, Warmiński na trzecią ligę? Czy ktoś dołącza i, i jak to. Sobie ułożyliście jako zarząd w głowie. No, przez wyrwę z Piotrkiem Karłowiczem na pewno dołączy tutaj trener przygotowania motorycznego, ale już na to mamy pomysł, e, wiemy jak to ma wyglądać, kto ma dołączyć. E, tak, Daniel Wierzbowski, tutaj mogę z całą świadomością powiedzieć, że tak zostaje. E, Sylwek Wyłupski, mam nadzieję, że też. Nie, ch nie chcemy tu mieszać, tak? Oni to zrobili, niech oni to mają, my się razem z nimi cieszymy, tak? Nie zawsze we wszystkim się zgadzamy, oczywiście, no ale to tak jak to w życiu jest, ale chcę, żeby byli. Co z budżetem klubu? Trzecia liga to już inne finanse. Czy Ty już wiedząc, że Macie ten awans, rozmawiałeś ze sponsorami lub potencjalnie nowymi sponsorami i faktycznie czy faktycznie e, czeka Was duży przeskok finansowy w organizacji życia klubu na tą trzecią ligę? Na pewno, na pewno nas czeka, tylko że już my zaczęliśmy rozmowy z początkiem roku. Ja już trochę ścieżek wydeptałem, czy to do samorządowców, czy, czy do sponsorów. No i tutaj mogę powiedzieć, że jestem mega zaskoczony, za co z całego serca dziękuję. Wszyscy nam dołożyli tak, że my ten budżet mamy już, można powiedzieć, spięty albo prawie spięty. Tak? Może nie będziemy... Za bogaci, ale bidni, ale solidni, o tak. Kasper, czekają Was też spotkania tutaj w trzeciej Lidze z klubami, które gdzieś tam dobrze znamy, choćby z nazwy, tak? Wikielec Stomil, Czekacie na te, te mecze. Kiedy, do kiedy wakacja? Kiedy zaczynacie przygotowania do nowego sezonu? Przygotowania rozpoczynamy od 3 lipca. Cza, czasu jest mało na tę wakację. Ale to raczej nie problem bo tutaj mi się zdaje że każdy wyczekuje na tą trzecią ligę chce się sprawdzić na tym lepszym poziomie. Na pewno będzie to duży przeskok no, ale też gratka dla naszych kibiców żeby po tych 22, bodajże albo trzech latach już nie pamiętam dokładnie. 22, bo już mnie starosta Lizbarski sprostował że, żeśmy 22, że ci starsi kibice oni zobaczą na nowo tą trzecią ligę i to dla nich właśnie też będzie gratka zobaczyć takie zespoły właśnie jak GKS Bełchatów. Stomi Rolsztyn, który no niestety spadł. No i też derby w będą tutaj u nas. I to też będzie dla nich przedsięwzięcie. Mariusz, no właśnie, spotkacie się też z drużynami z naszego województwa w tej trzeciej lidze. Tak, tak, tak. Czekam na te mecze. Też pozdrawiam tutaj prezesa Krzyśka Bączka z Wikielca. Na pewno to fajne mecze, ale ja myślę, że gratką dla kibicu będą też te inne spotkania, choćby rezerwy Legii Warszawa. Jagielloni, Wisła Płock, Ełka Łomża, Wigry Suwałki, w której gra i awansował. Gratuluję mu nasz wychowany Kuba kanclerz. Więc tych meczy zapowiada się naprawdę fajnie. Myślę, że wszyscy będą zadowoleni. E Czas na wakacje, prawda? Uciekasz na tydzień na Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej. To jakie spotkania planujesz zobaczyć? I przede wszystkim to czas z rodziną, prawda? Bo twoja rodzina to też historia tego klubu. Wszyscy zaangażowani, tak? Ola robi świetne zdjęcia, małżonka też pomaga w organizacji spotkań meczowych. To czas dla całej rodziny, chyba teraz na wakacje. Tak, tak, tak. To z tego miejsca od razu dziękuję całej rodzinie, żonie, córkom. No tak, poświęcamy bardzo dużo czasu dla klubu. Żona nawet układa wakacje zawsze pod kalendarz. I to naprawdę, czy to zimowe, czy letnie, pod kalendarz piłkarski. Zawsze musi być wszystko dopięte. Koszula mam dzisiaj wypracowaną, to, to tak to właśnie wygląda. Dobra, zobaczcie, będzie jakąś dziewczynę. I tak, jadę z żoną, z córkami właśnie do Niemiec, wyjeżdżamy. Teraz jeszcze parę dni tutaj pobędę i wyjeżdżamy. W chwilę odpocząć. Tutaj podobykamy wszystkie sprawy. I na tydzień tylko w czwórkę na pewno mecz Polski. Z Austrią, Polski, z Francją obejrzymy, co jeszcze zobaczymy. Tak, Jestem zaproszony przez kolegę, mieszka pod Dortmundem, więc tam myślę, że miło spędzimy czas. No dobrze, słuchajcie, dziękuję Wam za wizytę w studio, dziękuję za te kilka fantastycznych sezonów w Forbet, czwartej lidze i zawsze by miło było gościć zawodników Polonii lidzbark Warmiński, bo oprócz merytorycznej dyskusji mieliśmy też i, i dużo śmiechu. Życzę Wam przede wszystkim wytrwałości w trzeciej lidze, świetnych spotkań i nie wracajcie do nas szybko. Jak nas zaprosicie, zawsze z miłą chęcią tu przyjdziemy. Nawet jak będziemy w trzeciej lidze, Mam nadzieję, że szybko nie wrócimy. A dla Was życzę dalej też rozwoju. Żebyście szli tą drogą. Pięknie opakowano czwarta liga. Super. Dziękuję bardzo. W magazynie to już wszystko w środę. Ostatni odcinek Studio Klasa, a w sobotę finał Bank Spółdzielczy w Szczytnie Wojewódzki Puchar Polski. Kupujcie bilety. Widzimy się na meczu w ostrudzie Do zobaczenia. Martyna, tu od naszego sponsora dla Ciebie na śniadankę, jakieś dobre przekąski. Życzę powodzenia, oglądają wasz program i są pod wrażeniem i liczą, że tak będzie zawsze. Dziękuję bardzo, dziękujemy. Proszę za jeszcze motorowi. o nas od, od klubu zawodników. Od dziękuję Dziękuję. Y, musisz też taką koszulkę mieć. tak? Ubieramy do zdjęcia. To. Ubieramy, Ubieramy zaraz do zdjęcia. E, młody, nie ma to żelazka. Prezes zagadnę. Dziękuję. Dzięki bardzo. To od Forbes, dziękuję. Obraz, tak, będzie? Hmm, no no szczękam, muszą być poczki, No muszą być raj, Trzymaj się, powodzenia. E, walcz na trzecioligowych Również boiskach. Dziękuję. Trzymam za ciebie kciuki, bo zawsze za młodzież trzymam. Dziękuję prezesie. Co, powodzenia i widzimy się na meczu w szczęściu. Dziękuję, się na Trzymajcie się. No a kto wygra finał, nie było pytania. No. Chciałam być. No w kulisy no. puszczamy. Kto da. wygra finał? Y Skupiec. No? Kto wygra? Miskówec. Ja myślałem, że może miałeś trochę więcej pytań dla nas, a to już prawie no, koniec. Nie, 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 tu poczekaj. Masz trzy Jeszcze no, no dobra. Słuchaj, nie mam żadnych haków. Postanowiłam, że ten ostatni no odcinek... ...będzie bez haków. Bardzo no, dobrze. jeszcze się o coś ciebie tam zapytam. I, i mówili, że Figurski zawsze miał najdłuższy odcinek. Chyba będzie dłuższy. Dopiero druga kartka. Dopiero druga. Ja co wy wiecie, co ja tam mam napisane?